Klepsydra doktora Schnabla odwraca czas. Ludzie w to nie wierzą. Wymykają się kwarantannie jak zawsze. Ptasi dziób jest wypełniony ziołem. Rumianek z pokrzywą, liście czarnej porzeczki i kwiat akacji. Uff, gorąco, wolność. Uff, jak gorąco. To co, już po pandemii? No, już spróbowałem, więc chyba pandemia minęła. Okej, to ja też mogę się czuć bezpiecznie. Dokładnie, z takimi winami jak najbardziej. Trzeba sobie jakoś radzić w tych czasach. Myślę, że wino jest najlepszym lekarstwem. Może nie lekarstwem, ale takim czymś, czym możemy zapobiec. Prewencja. No, prewencja. Układu odpornościowego. Odpornościowego, no bo wino podnosi na duchu. Przede wszystkim. Dobre morale są ważne. Tak. W walce. Skąd w ogóle cały pomysł na takie etykiety, na taką serię, na taką nazwę? Pomysł, to jest dość złożona historia. Kolega Bartek Gruszka, pseudonim August Grempler, prowadził badania archeologiczne wraz z kolegą Sławkiem Kalagatę w centrum Zielonej Góry. Miał być parking, miasto zleciło badania archeologiczne, okazało się, że w tym miejscu jest cmentarz średniowieczny, pierwszy cmentarz, jaki jeszcze założono przed lokacją miasta. I trafili tam na kościotrupy ludzi, którzy zginęli w XIV-wiecznej pandemii. Wtedy w 1348 roku na Śląsku pojawiła się dżuma. Postacią, które były powiedzmy pierwsze, które przyniosły tę dżumę, odcięto głowy. Były to strzygi. Tym strzygom odcinano często głowy, ponieważ zakopywano ludzi jeszcze żywych. Kiedy oni ożywali, stwierdzano, że są strzygami i że trzeba rzeczywiście nie dopuścić do tego, żeby ponownie opuścili groby. I oni znaleźli kościotrupy z czaszkami na piersiach położonymi. To był luty tego roku. W Zielonej Górze wówczas pojawił się tak zwany pacjent zero, czyli pierwszy pacjent w Polsce, który zapadł na koronawirusa. On jest na szczęście zdrowy. W województwie nie mamy dzisiaj żadnego przypadku śmiertelnego tej choroby, ale no to dlatego, że mamy wino pandemiczne. Dużo wina pandemicznego. Dużo wina pandemicznego. Dużo dobrego wina pandemicznego. Tak. Spróbujmy może. To jest właśnie doktor Schnabel, połowa, tak jak wspomniałem, XVII wieku. On tu ma na lasce klepsydrę i nietoperza. Klepsydra, symbol uciekającego czasu, mijającego życia, nietoperz też symbol zaświatów, mroku. Dziób rzeczywiście miał wypełniony ziołem, ponieważ były tu różnego rodzaju zioła, które działały antyseptycznie. Cytrynowe. No, cytryna, brzoskwinia. Brzoskwinia bardzo ładnie. Pokrzywa właśnie. Czyli są te ziołowe historie. Może kwiat akacji. Te akacje u nas niedługo będą kwitły. I ten zapach pojawia się później w winie. Przyjedziecie tutaj na początku czerwca i las akacjowy zakwitnie, to czuć ten zapach na całej winnicy. Takie lekkie, niezobowiązujące, bezpretensjonalne winko, jak sądzę, dla każdego. Super delikatne. Orzeźwiające. Kwasowość nie jest taka, jest wyczuwalna, ale nie jest taka uderzająca. Dość niska. 2019 rok, bo to jest z roku 2019, to do siebie miał, że było sporo słońca i ta kwasowość była niska, nawet na granicy przyzwoitości, bym powiedział. Mm. Ale jest okej. Okay. Mm? Leciutkie. Mm-hmm. Uprawę mamy biologiczną, certyfikujemy się właśnie, także wszystko zdrowe. Zdrowa gleba, zdrowe rośliny, zdrowa ochrona, bo też robimy opryski ziołami. Zioła są wyczuwalne w winie, zioła rosną na winnicy. Także sporo u nas rośnie rumianku, pokrzywy na winicach, które też mają jakieś znaczenie. Często winnice otaczają nas morwy. Morwy też sadzono dawniej już wokół winnic i one właśnie mają taki wpływ, że odganiają te wszystkie zarazy, które gnębią winnice, typu mączniak, szara pleśń i tym podobne historie. Tutaj na etykiecie doktor Schnabel, jak widzimy, robi sobie selfie, więc tutaj ta róż jest troszkę podkręcona do czasów współczesnych. W tle mamy Zieloną Górę, miasto z wieżą Branikborską, z jakimś blokowiskiem, natomiast
No, pandemia się nie zmienia. Istota pandemii się nie zmienia. Doktor Schnabel zawsze jest taki sam. Nic na to nie poradzimy. W każdym razie róż jest takim winem bardzo odświeżającym. Oczywiście wszystkie wina są wytrawne, ale też o niezbyt wysokiej kwasowości z aromatami typowymi dla Zweigelta w różu. Czyli jest sporo takiej poziomki, nawet takiej leśnej, zielonej poziomki. Taki troszkę symbol 2019 roku, bo tak jak w 2018 poszliśmy w czerwone wina z czerwonych odmian typu Zweigelt, Pinot Noir, tak w roku 2019 jest rokiem różowym, jeśli chodzi o winnicę Miłosz. Jest zapotrzebowanie, zmieniła się teraz branża. Winiarnie, importerzy też inaczej działają. Raczej teraz wysyłka wygląda tak, że wysyła się wszystko do domu. No tak, trzeba było jakby wyjść naprzeciw też tym czasom pandemicznym. Restauracje się zatrzymały, a głównie sprzedawaliśmy do restauracji. Ruch turystyczny ustał, a też blisko 50% naszych win było sprzedawanych na miejscu, ponieważ jest bardzo dużo tych grup zainteresowanych enoturystyką, uczestniczący w tym ruchu enoturystycznym. No ale tak jak w majówkę potrafiliśmy przyjąć nawet 1000 gości, to w tym roku nie dało się tego zrobić. Trzeba było coś wymyślić, więc stąd te wina pandemiczne, które trafiają bezpośrednio do domów naszych klientów na terenie całej Polski. Ludzie, myślę, chwycili ten pomysł, no bo wino może być taką pamiątką z tych czasów, chociaż nie wiemy, czy ta pandemia kiedykolwiek się skończy. Więc może te wina pandemiczne już będą na stałe w naszej ofercie. Delikatny różowy kolor. I delikatny aromat bardzo. Bardzo przyjemny. No idea jest taka, żeby wino rodziło się na winnicy, nie w piwnicy, żeby ten owoc był jak najlepszej jakości i żeby nie kombinować z nim później, żeby go nie poprawiać. I te wszystkie aromaty, które spotykacie w winach pandemicznych, wzięły się stąd, z winnicy. Owocowe, kwiatowe, ta truskawka, poziomka. No. Biała wiśnia też taka. Czereś, biała czereśnia. Coś takiego, no. Biała porzeczka może, ale nie kwaśna, tylko taka już mocno dojrzała. Kolejnym winem będzie to wino czerwone, 2018 rok. Leżakowane w dębie, w stali, bo z tym dębem nie chcieliśmy przesadzić. Takie wino pieprzowe dosyć, ale też owocowe, sporo w nim czereśni. I tu znów ten 2018 rok, który był dedykowany dla win czerwonych. Te wina wyszły z dość dużym alkoholem, bo w Pinot Noir mamy nawet 14%, natomiast są mocno skoncentrowane. To, co cechuje naszą winnicę, to redukcja gron. Nie chcemy, żeby na krzaku było zbyt wiele owoców, bo to wpływa później na jakość wina. To, co mówiłeś tam właśnie wtedy w piwnicy, o tym wyjątkowym, fajnym szczepie, który ściągnąłeś z Odessy. Tak, bo tu jest Zweigelt i Alibernet. Alibernet to jest krzyżówka Cabernet Sauvignon i Alicante Boucher, w Polsce praktycznie niespotykana. Ja mam i sąsiad chyba tylko, jeśli chodzi o polskie warunki. I rzeczywiście do roku 2017 nie udało nam się zrobić z tego wina czerwonego. Zawsze używaliśmy do kupażu, do win różowych. Natomiast 2018 rocznik to znów pełna dojrzałość tego Aliberneta, który wymaga długiej wegetacji, podobnie jak Cabernet czy Alicante. Tak? To jest odmiana, która ma czerwony sok, jedna z niewielu na świecie. Używa się jej czasem jako taki dodatek do innych win, żeby podkręcić kolor. Farbiarka taka. No, sporo w niej z kolei aromatów czarnego bzu, jeżyn, takie leśne historie. Inaczej niż w Zweigelcie, czyli możemy powiedzieć, że tu jest ogień i woda. Zweigelt symbolizujący raczej czerwone owoce, czereśnie, wiśnie, pieprz, a tutaj ten Alibernet, który przynosi nam las i to, co te owoce, które spotykamy właśnie wśród tutaj tych sosnowych lasów. Tutaj myślę, że nic w tym winie nie wystaje, ono jest nawet atłasowe, takie bardzo znów łagodne. Tak jak mieliśmy łagodne wino białe, różowe, tutaj ta łagodność jest aż
taka kocia, bym powiedział. Jak się głaszcze kotka, to jest podobne wrażenie dotykowe, jak tu w zapachu. Papryczki ostre, takie fajne, pieprzne aromaty. No i ta czekolada, tak czuję ją cały czas, rewelacja. Jak często są takie czekolady, które mają właśnie kawałki chili. Fajne jest wino wtedy, jak jest złożone, kiedy z każdym sięgnięciem po kieliszek znajdziemy coś innego. Kiedy ono będzie nas zaskakiwać z każdą godziną. Czyli nie wypijajmy tych win do końca. Zostawmy coś na następny dzień. Na gorsze czasy. Gorszy czas. Na cięższy czas podczas pandemii, tak. Bo mamy jeszcze drugą czerwień. Tak. To jest Pinot Noir. To jest Pinot Noir. Z kolei z etykietą Igora Myszkiewicza, zielonogórskiego artysty, zrobił ten cykl przeszło 10 lat temu. Ludzie w maskach. Jest kometa, która wkrótce podobno nas nawiedzi, gdzieś będzie bardzo mocno widoczna. Więc dobry artysta to prorok, nie oszukujmy się. I postanowiliśmy oczywiście za jego zgodą wykorzystać niektóre z grafik na swoje etykiety. Będą kolejne wina pandemiczne i myślę, że wykorzystujące ten cykl zielonogórskiego artysty. I Pinot Noir to, tak jak wspomniałem, rocznik 2018, pełna dojrzałość, takie dojrzałe czereśnie, ale też sporo takich nut wędzonych. Wino złożone. Pinota lubię za to, że jest bardzo złożone, czyli jest i taka sosna, żywiczna jest dość mocno. Ale to wino było w beczce dębowej, nie nowej, bo jestem wrogiem takich ostrodębowych win, ale gdzieś tam w tle jest ta wanilia, jest lukrecja. To tak wczoraj je opisałem. Tak, zapamiętałem. Tak. Skoncentrowane i bardzo mocno konfiturowe. Sporo tej konfitury tutaj jest, za to kochamy Pinota. On nawet sprawia wrażenie gdzieś tam na końcu słodyczy, chociaż jest winem absolutnie, absolutnie wytrawnym, ale czasem wyższy alkohol daje złudzenie właśnie słodyczy. A zatem wspomniany Pinot Noir, 2018 rocznik. No to wino troszkę obiecuje takiej słodyczy. Jest sporo pestki, są takie przyprawy korzenne, jakiś goździk. Tak pachnie mi piernikiem babcinym trochę. Tak, przyprawa do pieczenia też. Tak. Takie naprawdę korzenne historie się pojawiają. Tak. To nie jest Gewürz, ale Pinot. Natomiast jest kawa i jest czekolada, co? Czuć las. Czuć las. Bardzo mocno. No. Właśnie sosna. To, co czuję, ja tak zawsze wspominam o tym, że idąc przez las lubię spróbować różnych roślin. Różnie to się kończy. Najczęściej jest okej. Natomiast igły sosny są bardzo przyjemne, odświeżające w ustach i mają sporo tych olejków eterycznych. I troszkę takiego zapachu, może nie świeżych igieł sosny, ale takiej rozgrzanej ściółki na takim piachu, w tym sosnowym lesie, na południowym stoku, w tym aromacie znajduje. Idealnie to opisałeś. Właśnie poczułem to samo. Iglasty las, szyszki, ten klimat. Tak. Nawet żywiczne jakieś historie są. To wino się tak w ustach aż klei. To jest wino. To jest Pinot. To jest 2017? Nie, to jest 13. O, jakże to jest dżem. Jakie to jest wieloowocowy. To jest dżem wieloowocowy w ogóle. Ta wiśnia, jest truskawka. Nachalny. Słodka truskawka. Zostaje na zawsze. To wino zostanie w nas na zawsze. Niestety. Ty się wpuścił do tego wina wirus. Koronawirus. Koronawirus.